Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. No na zakończenie. Siedem. Chciałeś. No szybko, Krzysiek, bo jak głodny jestem, też do domu chcę. Co chciałeś na zakończenie? Proszę. Szanowni widzowie, ja mieszkam w klatce, nie w domu, w klatce. Szanowni Państwo, no. Tak, to Jarek powiedział prawdę. No bo tak, Krzysiek, ja powtarzam Twoje słowa. Nie tylko Ty mieszkasz, ale wiele ludzi mieszkacie w klatkach. Jak zwierzęta. A ludzie mówią, że Ty w chlewie mieszkasz. Nie w chlewie. No to czemu? To dom. To dom jest. To dom. A oni mieszkają w klatkach i Ty mieszkasz w klatce. No ja, to nie wstyd. Wstyd to kraść. No, tak? Co? To nie wstyd. Wstyd to kraść. I z konia. Nie. I z konia. Ty powiedziałeś, nie wstyd wszystko kraść. Nie, to słuchaj uchem, a nie brzuchem. Może trochę się przysłyszałem. No. Ale tak powiem. To na zakończenie. Chcę się Was wszystkich zapytać. Dlaczego Wy, młodzież, macie domy akuratne po matce... A Ty po kim masz dom? Przepraszam, daj mi kończyć. No mów. Ja to Ci odpowiem. Macie domy na wsiach, nie na wsiach, wszędzie, po rodzinie, po tacie, mamie, babci, dziadku, wujku i tak dalej. Już nie będę tu wymieniać osoby. I co? Wy nie chcecie zostać tam, a spierniczacie do tych klatek. Co wam to daje? Że tak, nie robicie, nie wypieścicie, sracie, spierdolacie. To tak jak ty. A co ty innego robisz? I kurwa tylko, przepracuj tyle lat co ja, a tyle lat masz? A ile lat przepracowałeś? Ile? No. Wystarczy dla mnie. No to powiedz ile, bo tak podpierasz się tym. Ile lat przepracowałeś? No to ile przepracowałeś ty? A ja ciebie pytam, ile? Ile lat? Ja przepracowałem lat? Tak. Musiałbym umowy wziąć, policzyć, bo trudno zliczyć. No. A ty ile? Nie na renty starszy. Emeryturę, przepraszam. Emerytury. A ile lat siedzisz na bezrobotnym? Przepraszam bardzo, nie. Dlatego siedzę, bo zachorowałem. No to rozumiem. No i należy się renta, emerytura tobie, tak? Tak. Tu no. Mój jest dom. Po rodzinie. Nie będę już wymieniać po kim. No nie wymieniać, każdy wie. Po rodzicach. Tak? Nie tylko po rodzicach, ale i po babci. No to i po babci, i po bracie. No. Nie, dziadek umarł w Wilkowie. No. Ale babcia tu umarła. Jak powiedziałeś, po rodzinie. I ja tym prawnym jestem właścicielem. Nikt mnie nie ma prawa zabrać. Ani BOPR, ani nikt. Czy one weszli na plac, kurwa, i chcieli tu do domu wejść? Ja bym powiedział, a macie nakaz? Wypierdalać za płot. Już! Wiesz, ale to nie chodzi o nich, że chcieli cię zabrać, tylko zobaczyć, czy czegoś tobie nie brakuje. Niech one menelów pilnują. Jedźcie na dylizy. Tam! Powiedziałbym. Tam zobaczcie, bo tam menele o! Robią. Dacie pieniążki? O, tylko to nie to ja bym pokazał, a pokazałby to. Wódka, piwo, wino. Jedźcie tam, kurwa, pilnujcie. Ty, Dereczku, ty młoda, to będziesz, kurwa, wiedziała. Tam, kurwa, drzwi nie ma. Tam śpiąłbyś bez drzwi wyjściowych. Nie ma drzwi? Nie ma. Tomeczek mnie opowiadał. Jak drzwi trzeba zamykać, to skop otworzyć, to skopa dają. Jep! Nie ma drzwi. Tam sprzątaczki. Dlaczego sprzątaczki tam boją się sprzątać? A koło bloku wszystkiego leży. Telewizory, wyrzuconych radiów, magnetofonów, wszystkiego. No to czyli bogato żyją, bo tyle mają sprzętu. O kurwa, wiesz jak tam żyją? On pójdzie
on złodziej, menel, lepiej kurwa pilnuje gospodarza, jak gospodarz ich, wiesz, w nocy. I wiesz co? One w nocy czy jałówkę ukradną, czy owieczkę ukradną. Tak, u gospodarza. Gospodarz przychodzi do chleba, brakuje cielaczka. Przychodzi do stajni, brakuje żrebiaczka, bo sprzedany. Brakuje, zamieniają zwierzęta na pojazdy lepsze. Masz koniczka, młodego, fajnego, a kurwa, daj mi samochód ten. Miał pojazd Tomeczek. Tam drzwi, tam nie twoje drzwi. Skopał lieb i dziura. No każdy żyje jak lubi, Krzysiek. Wiesz. No tak, a później do firmy dzwonią. Drzwi wyłamane! Zmienić. Przyjeżdża firma, zmienia. Zabiera te pobite, połamane, stawia nowe. Dobrze, ja dostałem drzwi nowe. Co, jemniemy? Znowu ja zadzwonię, znowu przyjadą. Tam już nie sprawiają drzwi. Wyjebie, przyjadą. Wyjebane. Na samochód masz otwarte. No dobra, i na zakończenie. Tu Tomeczek, wiesz co powiedział? Co? Te drzwi trzeba zdjąć. Oże to? Tak. A my po co, Tomek? A po co on ma się zdać? Tamte też? Aż na podłóż. Otworzyć! A jak zimę przyjdzie? Szmata! Koc! O, mój! Mówi, a ja czym będę się przykrywać? A będziesz... Jak traktor będziesz pracować? Tak powiedział Manelek. A ty, a ja cię nakryję i w piecu będę palić. I będę palić dzień i noc. A mówię, to te powietrze będzie spierdalać ciepłe nam. A może drzwi chciał spalić? Co? Może spalić chciał w piecu drzwi? Nie, bo drzewo jest. To po co te drzwi zajmować? Może chciał na drzewo porąbać? Nie. Mówi, brakuje u Menela drzwi. Wymierzył. Mówi, jest drzwi. U Knura. Zgodzi się, to ja zabiorę. A tam chyba Menel powiedział, a co u Knura będzie? A chuj mu w dupę z Knurem, nie patrz. Ile kurwa żarcia żar? On tylko tak mówi, ja lubię nachleć cię i nażreć cię. To powiedział mnie. Krzysiek, ja lubię napić się. A czego? Piwo, wódki, wina. Dawaj dla mnie. A później żreć będę twoje. Czy on coś kupił? Jedzenie? A nieraz przynosił udka i gotowo. Tak, tak, ale tak. Przy mnie przynosił udka. A wiesz, czyje to były pieniędzy? Ja nie wiem, czyje. Moje. No nie wiem. Bo ja dawałem po 50 zł. Ostatnio dałem 100 zł. Nawet mówię, idź kup. Idź kup udka, idź kup to. Widzisz? Ty nawet nie wiesz. No nie wiem, bo ja co, no. Ja tu nie mieszkam. To skąd ja mogę wiedzieć? A on kurwa tylko śmiał się i wpierdalał. Pokażę, gdzie jego buteleczki leżą? Nic nie pokazuj. Nie, ja chcę pokazać. No to chodź, pokaż. I kurwa nagrać. Puszki. No to chodź, pokaż. Buteleczki, wiesz, tu w domu. No to chodź, pokaż. Kuchnię, zobacz. No a to nie, to wstań i pokaż mi. Ja nie będę chodził sam. Chodź, pokaż. Tak, ja zapalę światło, światło się pali. No chodź, pokaż. Zaraz. No może na ryj lampkę. Na głowę. Nie, na ryj. Świński ryj. I gdzie te buteleczki niby? Ale tu w kuchni, tak? Co? Tu w kuchni, tak? Tak. Gdzie, Krzyśku, te buteleczki? A że tam, tak? Patrz. No. Przepuść mnie. No idź.
Jest? O! O! Czekaj, to już nie musisz wyciągać. Czekaj, ja pokażę. Nie, nie, ja wyciągnę. No to wyciągnij. A o kurwa, tam poleciały. No dobra, poczekaj, ja zobaczę. Weź wyciągnij jego. A ja nie będę tam grzebał się. Padnę, to padnę. Nie padniesz tam. Będziesz wyciągał puszkę. Niech leży, kurwa. Zostaw. Nie, ja chcę pokazać. Ja leży. A kurwa, jego. Masz. Tu. Jest? Może gdzie ona tu jest? A. Nie dam rady kurwa wyciągnąć. Pokaż mi ja. To weź wyciągnij. To przesuń się. Łazisz tylko. Uważaj, stój. Bo z tyłu patrz. Ten, no. Zaraz. Weź. O kurwa. O. To? Tak. O. Tu. Proszę. Jeszcze jest. Starczy już, ja nie będę wyciągał tego. Nie, tu blisko. Aha. O, kolejna puszeczka. No to moja? To, a moja? Jeszcze? Jeszcze. O. Nie ma już. Tak, aha. Jest. Gdzie? Dostań. A ja nie będę tam się kładł. Nie wyciągaj, niech leży. Dostań. O co w dostań? Ja proszę cię, dostań. A to jak prosisz, to co innego. To weź tą lachę. O, piwo, wino, wódka. O, mocny specjal. No? No. O. Wszystko? I widzisz, Tomeczek? Jak prawda wychodzi? Menelku? A, to jeszcze mnie. Dobra, idź już tam. No, miałeś rację. Są butelki. Miałeś, Tomeczku? Widziałeś? Pokazałem. Twoje schowki. Twoje wszystko. Światełko zgaś. Twoje chranie. W domu! Bo tu jest menelstwo. Tak, ja wiem kto mówi. Ja wiem. Ja wiem kto cię naucza. Tomeczek. Wiem. Wiem. Już wszystko? Wiem. Jeszcze za szafą tam jest schowana. Tak. Dobra, pokazałeś. Dziękuję bardzo. Wszyscy widzieli. Widzicie? I teraz ja ta... A, Jareczek widziałeś? Swego kolegę! I dawaj więcej dolarów, euro, wszystko dla Menela Tomeczka! Dawaj, wysyłaj! Wysyłajcie dla Jareczka pieniędzy! Ja nie potrzebuję, dziękuję nie, bardzo. Nie, tylko do kieszeni jako masz. Albo jak ktoś mi dał, no to jak ktoś mi podarował, to przyjmę, no sorry, ale... A może dasz na bochany chleba 10 zł? A ty masz, dostałeś 10 zł, 20 zł. A ty od, jak oddasz mi 500 i oddasz 50, to ci dam 10 na chleb. No co? Ja więcej mam dawać tobie? Misiu, wiesz! Ale ja kurwa zapłaciłem. Wiesz, Misiu! Ale to ja zapłaciłem. Mój kolega wziął! Ale ja zapłaciłem, zapomnij! Mój kolega wziął! A ty co miałeś mi oddać? Do dziś oddajesz i nie oddałeś. Twój a 50, kolega wziął! 50 zł! Idź do kolegi Tomeczka! A po co ja mam... Idź do Tomeczka! Sam przyjedzie masz do mnie! Masz, Menelka, masz! Sam przyjedzie do mnie! Masz! Sam przyjedzie. No. Tak.
i powiesz, masz, Tomeczku. No przekażę, to nie moje. Nie moje pieniądze. Powiesz tak, knur aż tak cholerę brały jego. Zadzwę do knura i pogramy na nerwach. Ja wiem wasze kurwa sposoby. Ja wiem, Menelskie. Ja wiem. Dobra, kończymy, bo już starczy tego. Nie, nie koniec jeszcze. Ja już kończę, bo już jadę, jest siódma. Nie ma siódmej. Pozdrawiam wszystkich Menelów i wszystkie Menelki. Do widzenia. I dziękuję za pieniążki jeszcze raz. Dziękuję.